uczestniczyłem w żywej dyskusji na temat czekania. Zdania były podzielone. Uważano, że to jest zbyt pasywne, że w Adwencie musi być coś więcej. Potem mi się zdarzyło znaleźć się w szpitalu i obserwowałem ludzi, jak czekają na wynik z nadzieją, że będzie dobrze. Jak czekają na lekarza, który przyjdzie i pewnie powie, że nie jest źle. Jak niezależnie od wieku czekają, że po południu przyjdzie ktoś z bliskich, uściśnie, poda rękę, powie dobre słowo. Widziałem ludzi, którzy stali się czekaniem. I wczytałem się w adwentowe treści. Maryja, która musiała umieć czekać, bo jest zwiastowanie, inaczej by pewnie nie usłyszała. Józef, który na tyle był otwarty, że usłyszał i przyjął to z nadzieją. Maryja tym bardziej. Jest końcówka Adwentu, ostatnie chwile. Trzeba by się zapytać o to cudowne wewnętrzne napięcie, które nie ma nic wspólnego z jakimś stresowym, tylko wychylenie z nadzieją. Bóg przychodzi, jest blisko. Pytanie: mój Adwent. Ważne, uzasadnione, bo takie będzie Boże Narodzenie.